Michał Piruk o Maćku Dowborze w roli prowadzącego You Can Dance. No ja nie wiem. Po dłuższej przerwie legendarny program You Can Dance, po prostu tańcz, powraca na antenę TVN. Stacja ogłosiła już, że nowym prowadzącym został Maciej Dowbor. Co na to Michał Piruk? Oj, nie gryzł się w język. Maciej Dowbor objął rolę prowadzącego You Can Dance, po prostu tańcz. Już teraz można zgłaszać się do udziału w programie. Na casting zaproszeni są wszyscy chętni, którzy mają 16 lat i więcej. Już niebawem poznamy nazwiska nowych prowadzących. A co sądzi o reaktywacji programu Michał Piruk? Michał Piruk o Maćku Dowborze w roli prowadzącego You Can Dance. No ja nie wiem. Michał Piruk w rozmowie z Faktem zdradza się, czy władze TVP powinni postawić na stary skład jurorów przy reaktywacji program. Troszeczkę minęło od ostatniej edycji. Musimy pamiętać o tym, że świat się zmienił i jest bardzo dynamiczny. Nie możemy sobie wyrobić prawa do tego, żebyśmy chcieli powrócić, bo kiedyś to robiliśmy przez 9 sezonów w tym samym składzie. Są młodzi, niesamowicie uzdolnieni ludzie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia. Mają niesamowite osiągnięcia, niesamowitą wiedzę, którą również oni powinni się móc podzielić. Są nowi choreografowie i nowe trendy. Tu się wszystko zmienia bardzo dynamicznie. Oczywiście sentymentalnie fajnie by było się spotkać w składzie z tymi samymi ludźmi, którzy robili choreografię, którzy siedzieli za stołem jurorskim, którzy prowadzili program. To dla nas by było fajne. Natomiast dla sprawiedliwości, dla widza i dla czasu, który postępuje, należy też młodym oddać całe pole do popisu, opowiada nam. 45-latek w wywiadzie dla nas odnosi się do słów Edwarda Miszczaka o Macieju Dowborze. Dyrektor programowy Polsatu stwierdził, że prezenter telewizyjny będzie miał trudno wejść na nowe podwórko. A Edwardowi ciężko było się zaaklimatyzować w Polsacie? Może mówi trochę o sobie. Zmiany też są dobre. Maciej z kolei jest bardzo fajnym człowiekiem, niesamowicie pozytywną osobą, bardzo profesjonalny, więc nie będzie miał raczej problemu w tym, żeby się odnaleźć, mówi. Nie oglądam i nie śledzę Dzień Dobry TVN, bo nie mam telewizji w domu, ale jak widzę jakieś relacje i krótkie urywki, no to sobie radzi świetnie. Nie wątpię, że jako prowadzący You Can Dance też da radę, dodaje. Jednak Michał Piruk surowo ocenia wygląd Maćka Dowbora. Przyznaje ze śmiechem, że będzie on najbrzydszą prowadzącą. Chociaż muszę powiedzieć, że jest to najbrzydsza prowadząca, jaką znam do tej pory. Sorry, Maciek. Akurat Maciej w moim typie to trochę jest, ale jak patrzę na prowadzące, no to on jest zdecydowanie najbrzydszą. Jak on w takiej pięknej sukni wyjdzie? No ja nie wiem. Mówi wyraźnie rozbawiony.